Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej, w której razem ze mną biorą udział radni dzielnic Warszawy, pan Cezary Wąsik, radny Targówka, pan Paweł Szabowski, radny Pragi Południe, pan Damian Kowalczyk, radny również Pragi Południe. Spotykamy się dzisiaj z Państwem, ponieważ mamy do czynienia z bardzo kuriozalną sytuacją w Warszawie, stolicy naszego państwa. Od dwóch ponad lat cały świat mierzy się z pandemią COVID-u. Nauczyliśmy się żyć z wirusem, kolejnymi falami, ale ciężko nie zauważyć, że w wielu aspektach życie wróciło do normalności. Odbywają się koncerty, festiwale, konferencje, kampusy, obradują instytucje. I jedną z kwintesencji demokracji jest to, że jest ona bezpośrednia. W Warszawie niestety tak nie jest. Rafał Trzaskowski od ponad dwóch lat chowa się za monitorem. Warszawę trawią problemy, Warszawę trawią afery, a Rafał Trzaskowski chowa się przed radnymi, chowa się przed posłami. Spójrzcie Państwo, jest teraz posiedzenie Sejmu. Sejm jest pełny, posłowie pracują, ale Rafał Trzaskowski siedzi przed monitorem od ponad dwóch lat. Boi się po prostu rozmowy o Warszawie ze swoją opozycją. My w parlamencie z opozycją debatujemy. Rafał Trzaskowski ze swoją opozycją nie debatuje. Dlatego też chciałbym bardzo stanowczo zaapelować do Rafała Trzaskowskiego i władz Platformy Obywatelskiej, jeśli on nie będzie władny podjąć takiej decyzji, żeby przestał chować głowę w piasek, wyszedł do radnych, wyszedł na sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy w formie tradycyjnej, a nie zdalnej. Naprawdę dzisiaj nie ma żadnych podstaw, by unikać normalnej, zwykłej Rady Warszawy. Mieszkańcy nie mogą przyjść, mieszkańcy nie mogą spotkać się z radnymi, nie można zadać pytań, uzyskać odpowiedzi. Państwo również macie utrudniony dostęp jako media do tego, co się dzieje w Warszawie od warszawskich urzędników, bo kontakt z urzędnikami często był możliwy tylko podczas posiedzenia Rady, bo oni wtedy wychodzili ze swoich gabinetów. Schowali się w gabinetach, schowali się za monitorami, a mija kadencja Rafałowi Trzaskowskiemu i trzeba zadawać mu pytania, co zrobił z tym cennym czasem. Spójrzmy dookoła, czy jakaś inwestycja, którą obiecywał od A do Z, jest wdrażana? Jedna z dużych? Setki inwestycji obiecywał, a jest pustynia inwestycyjna. Gigantyczne pieniądze ma Warszawa, a o każdy problem Rafał Trzaskowski oskarża rząd. Mamy bardzo poważny kryzys gospodarczy, energetyczny, który wywołany jest wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie. I co robi Rafał Trzaskowski? Czy szuka rozmów ze swoją miejską opozycją, żeby rozwiązywać te problemy, które dotykają również warszawiaków? Nie! On się skupia na atakowaniu rządu w mediach. Nie ma odwagi prezydent Trzaskowski wyjść do swoich przeciwników politycznych. Możemy rozwiązać wiele problemów, ponieważ powinniśmy akurat w tej ostatniej sprawie szukać wspólnych rozwiązań. I chciałbym wyraźnie powiedzieć, zaapelować do Rafała Trzaskowskiego, żeby przestał chować głowę w piasek. Bo to źle świadczy o jego odwadze, o jego odpowiedzialności, o jego kompetencjach bardzo słabo świadczy o jego dorobku, bo gdyby miał dorobek swojej prezydentury poważny, to by miał odwagę, żeby się nim z radnymi i opozycją miejską dzielić. Rafał Trzaskowski może się zasłania, że to nie jego decyzja, bo są przepisy covidowe, które elastycznie, jak są lepsze, gorsze sytuacje epidemiczne, pozwalają organizować sesje Rady tak, że jeśli na przykład jest więcej zachorowań, żeby mogło odbywać się w takich sytuacjach zdalnie. I ta decyzja nie jest osobiście po jego stronie, tylko po stronie Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, jego koleżanki partyjnej. I oczywiście mój apel dotyczy również jej. Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski zaproponuje jej stawienie się na Radzie, żeby jednak nie robiła tych zdalnych rad, a pani Malinowska-Grupińska, tak jak Rafał Trzaskowski, w ostatnich tygodniach uczestniczyli w licznych festiwalach, spotykają się z powstańcami warszawskimi, nie mają problemu, żeby spotykać się w dużych grupach ludzi, zarówno na wiecach politycznych Rafał Trzaskowski ostatnio się chwalił, organizował kampus wakacyjny, pojawiają się na festiwalach z dziedziny kultury, więc nie ma żadnych powodów, żeby mieli się bać zwołania sesji Rady Warszawy. No tak dużo mówią o demokracji, a jak widać, niestety się jej boją. Szanowni Państwo, to co wspomniał pan minister Kaleta, przykład idzie z góry. My mamy takie same problemy również na dzielnicach. To jest, można powiedzieć, problem całej Warszawy. I chciałbym krótko dwie rzeczy omówić. Po pierwsze, szanowni Państwo, w odpowiedzi na interpelację dostałem oficjalną odpowiedź, że w ciągu dwóch lat na dzielnicy Targówek żadna z komisji Rady, czyli
też ważnego ciała codziennej pracy, nie była transmitowana na żywo. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że mieszkańcy nie mieli możliwości śledzić jej obrad. To jest jawne utrudnianie organów dostępności i jawności dla mieszkańców. Oczywiście Platforma Obywatelska na Targówku również z tego sobie nic nie czyni, zasłaniając się przepisami pandemii. Ale, szanowni państwo, żeby o tym mówić wprost, proszę bardzo, jedno ze zdjęć, kiedy radni, działacze Platformy fotografują się na tle metra. Pandemii wtedy nie ma. Pan poseł Kierwiński, szef struktur, proszę bardzo, spotkania z ludźmi, to co lubię najbardziej. Szanowni państwo, jeżeli Rafał Trzaskowski nie radzi sobie, żeby zaapelować do swoich koleżanek i kolegów o to, aby sesje były stacjonarnie, aby komisje odbywały się stacjonarnie, to może niech pan nadprezydent Kierwiński, jak tak bardzo lubi się spotykać ze swoimi mieszkańcami, niech swoim podwładnym, swoim kolegom z Platformy, że tak powiem, zarekomenduje taką formę prowadzenia obrad, dlatego że w inny sposób naprawdę to jest bardzo, bardzo mocno utrudnione. Szanowni państwo, i na koniec, można powiedzieć, że pan prezydent Trzaskowski z taką decyzją by najmniejszy miał problem, bo pamiętamy, że przed pandemią również nie bywał na sesji, więc niech to chociaż zrobi dla mieszkańców, niech inni prezydenci pojawią się wreszcie na tych sesji, a Rafał Trzaskowski niech dalej będzie nieobecny, bo on, jak widzimy, tej Warszawie nie jest do niczego potrzebny. Warszawa sama, że tak powiem, funkcjonuje bez prezydenta, ale niech chociaż ułatwi dostęp do tych urzędników, którzy przynajmniej stawiali się dotychczas. Szanowni państwo, jak to wygląda w mojej dzielnicy? Mojej dzielnicy Praga Południe, gdzie mamy niemal 200 tysięcy mieszkańców. W naszej dzielnicy są sesje przeprowadzane w trybie hybrydowym. Radni Platformy Obywatelskiej nie przychodzą na nią w ogóle lub przychodzą na nią w znikomych ilościach. Przez ostatnie pół roku składamy przeróżnego rodzaju punkty na sesje, które są odrzucane. Między innymi jest to jeden z bardzo kluczowych punktów, sprawy różne, wolne wnioski. Jest to czas, kiedy od sesji do sesji mamy miesiąc na przygotowanie się. Jako radni Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski chodzimy, rozmawiamy z mieszkańcami, przygotowujemy tematy. Często jest tak, że radni podczas takich sesji z Platformy Obywatelskiej, siedząc przed swoimi tabletami w domach, tak się spieszą, że odrzucają po prostu wszystkie nasze punkty i nie chcą rozmawiać na temat mieszkańców. My chcemy, aby wszystkie sesje Rady Dzielnicy w każdej dzielnicy odbywały się stacjonarne dla dobra wszystkich nas, dla dobra wszystkich państwa oraz mieszkańców. Szanowni państwo, w okresie pandemii COVID wielu radnych zapomniało, że poza prawami, które im przysługują, mają również obowiązki. Obowiązek, który polega głównie na tym, że trzeba pracować na rzecz dzielnicy. Przez fakt, że te posiedzenia rad są transmitowane tylko i wyłącznie online, że nie spotykają się na żywo komisje, jest im łatwiej, jest im po prostu łatwiej i szybciej, bo mogą szybko jakieś sprawy załatwić, nie muszą się ruszać z domów. To nie jest ta droga, którą powinniśmy poruszać. Dlatego apeluję do wszystkich radnych, zarówno w mieście, jak i w dzielnicach, żeby wywierali presję na przewodniczących w swoich radach, żeby te sesje odbywały się w sposób stacjonarny, żeby mieszkańcy mogli w nich aktywnie uczestniczyć, bo sam pamiętam te sesje z 2018-2019 roku, kiedy również pojawiali się na nich mieszkańcy, kiedy też chcieli zabierać głos, bo na tym polega właśnie samorząd i samorządność, że sami mieszkańcy również biorą udział w tej całej decyzyjnej machinie, a nie tylko radni ze swoich tabletów czy komputerów jednym przyciskiem odrzucają bądź dodają jakieś punkty, czego niestety od 2 lat jesteśmy praktycznie świadkami. Dziękuję. Na koniec, to nie jest tak, że tutaj opozycja miejska na to zwraca uwagę. Są głosy również radnych popierających Rafała Trzaskowskiego, choćby pana radnego Marka Szolca, który jest zdziwiony tą sytuacją, że wszystko funkcjonuje, a demokracja w Warszawie została po prostu przeniesiona do chmury, przeniesiona przed monitor i wszyscy sobie siedzą przed komputerami. Nie ma demokracji bezpośredniej, więc to nie jest tylko głos radnych opozycji, posłów opozycji wobec Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. To jest naprawdę głos, którego nawet popierający go radni, no nie, niektórzy już publicznie o tym mówią, ale z kuluarów wiemy, że oburzenie również w grupie tych radnych jest bardzo duże, ale z racji na jakby wspólnotę polityczną jest to utrudnione, żeby o tym mówili publicznie. Czy mają państwo pytania? Panie redaktorze, jeśli chodzi o regulamin Sejmu, rząd nie jest władny skutecznie wymusić na Sejmie podjęcia konkretnych zmian.
Tutaj oczywiście są pytania do pana ministra Budy, który tego rodzaju propozycje negocjował. Czy były one wynegocjowane z Sejmem, tak? Czy była pewność, że te zmiany w regulaminie będą poparte w Sejmie, bo to jest jakby kluczowy element. One nie były negocjowane w ramach wewnętrznie rządu, ani politycznie z Solidarną Polską, więc ciężko jest mi się odnosić, bo nawet propozycji zmiany tego regulaminu nie ma. Ale to pytanie, które pan zadaje, jakby pokazuje, że różne elementy KPO, tak jak Solidarna Polska mówiła, to nie chodzi o żadną praworządność, to nie chodzi o najwyższe standardy w Polsce czy wydatkowania środków unijnych. No co ma wspólnego to, czy będzie wybudowana droga jedna czy druga, czy oczyszczalnia ścieków jedna czy druga, czy cokolwiek, z tym, w jaki sposób proceduje parlament? Jaka Unia ma kompetencje, by na nas wymuszać zmiany w sposobie obradowania parlamentu? W jakim parlamencie, wobec jakiego parlamentu Unia takie oczekiwania stawia? My mówiliśmy bardzo wyraźnie, że KPO będzie elementem politycznego szantażu i dzisiaj widzimy niestety, że tak jest. Ja nie jestem dysponentem tych pieniędzy, więc ja nie mam możliwości gwarantowania czegokolwiek. Ja mogę gwarantować, że Polska gwarantuje, że Polska dołożyła wszelkich starań ze strony formalnej, by móc oczekiwać, mieć zasadne roszczenie o wypłatę tych środków. I w mojej ocenie tak właśnie jest. Polska spełnia wymogi, które są potrzebne do należytego wydatkowania tych środków. Inne państwa korzystają z KPO, a my nie. To jest jawna dyskryminacja Polski i powinniśmy twardo i stanowczo żądać wypłaty tych pieniędzy i szukać rozwiązań, które mogłyby, można powiedzieć, prowadzić do potrącenia zaległych płatności wobec Polski. W pierwszej kolejności istotnym elementem, mówimy o narzędziu demokracji, czyli żeby mówić o tym, że demokracja w sposób prawidłowy funkcjonuje, no musimy mechanizmy demokratyczne pielęgnować, a tutaj ewidentnie są one totalnie ignorowane. Robi się wszystko, żeby nie było tej demokracji w Warszawie, żeby urzędnicy sobie siedzieli w zamkniętych gabinetach, wyłączali sobie kamerki i nie wiadomo, co oni w tym czasie robią, a kiedy jest sesja, to mieszkaniec może podejść, radny może podejść, podpytać o konkretną sprawę. Już ten urzędnik tak łatwo nie ucieknie. On musi spotkać się z drugim człowiekiem. To zawsze jest kluczowe, jeśli chodzi o sesję Rady Miasta. Byłem radnym i ja dużą część sesji spędzałem z mieszkańcami w kuluarach, którzy przychodzili z problemami, którzy przychodzili ze sprawami i jakby byłem też łącznikiem między nimi a urzędnikami, bo wówczas ten urzędnik już nie ucieknie tak łatwo, tak? A kiedy siedzi przed komputerem, już to ułatwienie ma. Więc to jest podstawowa zaleta. Przede wszystkim też z drugiej strony mieszkańcy Warszawy mają prawo wiedzieć, co się w Warszawie dzieje. Mają prawo, żeby w sposób wygodny, bo przykładowo zapoznanie się z wynikami obrad, które odbywały się normalnie, jest łatwiejsze, kiedy wszyscy są na miejscu, niż kiedy jest to zdalnie. Wystarczy spojrzeć na obrady Sejmu, jak łatwo się transmituje, kiedy można po prostu wypowiedź po wypowiedzi wycinać, zobaczyć reakcję. Jest ta interakcja, to jest bezpośredniość demokracji. Więc liczba tych zalet jest bardzo liczna i powinniśmy robić wszystko, chyba żeby nasze procesy demokratyczne przebiegały w taki sposób, jaki przebiegały przed pandemią. Bo jednak mimo wszystko chowanie się za monitorem było pewnym środkiem, kiedy była trudność, duża liczba zachorowań. Oczywiście to był taki, jakby można powiedzieć, bypass, że musiała funkcjonować Rada Miasta, ale to był taki ekstraordynaryjny system. A to, co miało być wyjątkiem, stało się w Warszawie zasadą i to jest bardzo niepokojące, ale pokazuje przede wszystkim strach. Strach przed demokracją. Ja jeżeli tylko pan radny jeszcze uzupełnienia, bo to pytanie, które pan redaktor zadał, jest jakby kluczowe, dlatego że sesje oczywiście odbywają się online. Ale co to oznacza w praktyce? Urzędnicy nie czują, mówiąc to też nawet o kierownictwie bardziej, bo szary urzędnik, że tak powiem, wykonuje swoją pracę i za to bardzo dziękujemy, ale osoby odpowiedzialne za te działania urzędu czują się też, można powiedzieć, takie bezkarne, tracą odpowiedzialność za to, co robią, dlatego że na naszej dzielnicy bynajmniej linki do tych nagrań, które są zamieszczane, są z bardzo dużym opóźnieniem. Co to oznacza? Oznacza to, że są jakieś palące problemy, które interesują mieszkańców i
ta sprawa, można powiedzieć, staje się niejawna, dlatego że Państwo jako media macie utrudniony dostęp do relacjonowania z tych wydarzeń. My jako radni też nie możemy wrócić do tych sytuacji, pokazać, co się działo, kto jak odpowiedział urzędnikom, politykom na szczeblu dzielnicowym. Jest tak po prostu wygodni. Oni wiedzą, że co nie powiedzą, to nikt tego nie poruszy, nikt tego nie odtworzy, nikt do tego nie wróci, więc to jest ewidentny przykład tego, że im jest tak po prostu wygodniej, a kwestia pandemii, obiektywnych przesłanek, które kiedyś występowały, no dzisiaj widzimy, wszyscy się spotykamy, pracujemy. I najbardziej obrazującym przykładem na dzielnicy Targówek jest sprawa Roberta K., pedofila, której Państwo wszyscy relacjonowaliście. Wyobraźcie sobie Państwo, że komisja rewizyjna, która obradowała w trybie jawnym, nie było wyłączonej jawności. Sami Państwo do mnie pisaliście jako przedstawiciele mediów, czy jest gdzieś link dostępny z tego posiedzenia. Nie było. Gdyby to posiedzenie było stacjonarnie, gdyby to posiedzenie też mogło normalnie przebiegać i linki były udostępniane, moglibyśmy śledzić, moglibyście Państwo zadawać pytania, moglibyście widzieć, jak z każdy burmistrzów, z każdy z urzędników podchodzi do tej sprawy, a ta sprawa ma bardzo wiele kwestii do wyjaśnienia. Ale widzimy, no, to działa na ich korzyść, tryb zdalny pozwala, można powiedzieć, takim milczeniem, cieniem przykryć te sprawy istotne dla mieszkańców, dlatego że te sprawy są tak naprawdę, jak to pan minister powiedział, dzieją się w gabinetach bez jawności, bez takiego transparentnego trybu. Przede wszystkim trzeba rozmawiać o Warszawie. Rafał Trzaskowski zmarnował niemal 4 lata swojej kadencji, bo 4 lata rządzi Warszawą niemal. I pomyślmy, co w Warszawie Rafał Trzaskowski zrobił. Wskażcie Państwo, pomyślcie sobie, jaka jedna inwestycja, którą obiecywał, rozpoczęła się i no może już nie tyle została otwarta, ale kończy się, wizualizuje się, podnosi się w naszych oczach. To jest pustka i takich obietnic było setki. Rafał Trzaskowski specjalnie ucieka od odpowiedzialności, bo wie, że po prostu się obija. On jeździ po świecie, robi kampusy i Warszawa jest ostatnim przedmiotem jego zainteresowania. I właśnie chowanie się za monitorem jest dla niego w związku z tym bardzo wygodne. I chcieliśmy na to dzisiaj zwrócić uwagę, żeby też warszawiacy spojrzeli na to, czy wybrali prezydenta odważnego, czy prezydenta tchórza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań, to dziękuję.